z funkcji skarbnika z dniem 24 lipca tego roku z powodu przejścia na emeryturę. Zgodnie z przepisami, z ustawą o samorządzie gminy, odwołanie skarbnika, który jest głównym księgowym budżetu, należy wyłącznie do... No ale no niestety, no czas i wiek emerytalny, no zobowiązuje do czegoś, więc chciałbym serdecznie podziękować za trud, pracę, za to wszystko, co zrobiła dla mieszkańców, dla dobra gminy. Dziękuję Pani Małgorzacie, że była razem z nami.